panele w tym roku są tak wyjątkowo brudne, takie chyba nigdy nie były, a mimo to mamy rekordowe produkcje. Mam nadzieję, że deszcz przyjdzie, bo jednak umycie takiej wielkiej powierzchni, obniżymy troszkę, jest chyba niemożliwe. A jak widać, one są aż białe pod tym kątem. Wszystko zakurzone przez to, że rośliny pylą i chyba nie tylko rośliny pylą, to jeszcze jakiś pewnie drobny piaseczek jest. Także... O, teraz ładnie widać, jaki jest stan paneli na dzień dzisiejszy. Zobaczcie, jak to wygląda. Jaka warstwa kurzu na panelach. Tutaj mamy jeszcze gorszy widok. I zastanawiacie się pewnie, na ile taki biały kurz, biały pył negatywnie wpływa na produkcję energii elektrycznej. Wiadomo, że wpływa, no bo przecież to jest kurz, który odbija światło. Ale czy warto go na pewno zmyć? Wiadomo, umycie takiej wielkiej powierzchni to jest bardzo czasochłonne i kosztowne. I tak naprawdę nie wiadomo nawet jak to zrobić. Są specjalne maszyny do mycia na dużych farmach, ale w przypadku naszego domu, czy w przypadku tutaj tych paneli, po prostu trzeba się zastanowić, czy warto czekać na deszcz. Ale mamy piękną, słoneczną pogodę od wielu, wielu tygodni. Czy jednak warto wziąć szlaufa i to wszystko umyć? Ja na to pytanie odpowiem dzisiaj, ponieważ te pierwsze cztery panele umyję i porównamy sobie produkcję z wczorajszego dnia oraz porównamy sobie produkcję z dzisiaj tych czterech paneli względem tych pozostałych paneli górnych. I zobaczymy, czy to mycie jest sensowne. Panele zostały umyte, godzina 9 rano i będziemy obserwować różnice w produkcji między tymi panelami a tymi zakurzonymi. Zobaczcie, no totalnie, totalnie zakurzone panele. Serdecznie witam na podsumowaniu dnia odnośnie mycia. Tak wygląda układ w tym momencie moich paneli. Tu mamy na dole panele Korab, Longi, z prawej strony LG i Brookbed. Te cztery panele zostały umyte, te były brudne. Całość też była brudna, ale to najważniejsze, te wartości w kilowatogodzinach wpisuję do Excela. Przy okazji dzisiejszy uzysk selfy brudnej 35,4. Dzień dzisiejszy po umyciu. LG 2,4 nieumyte, 2,48 z prawej strony umyty, zyskałem 3% dzięki umyciu paneli. Longi 2,43, 2,36 kWh, zyskałem 3% dzięki umyciu paneli longów. Brookbed 2,43 nieumyty, 2,49 umyty, 2% różnicy. I Korab bifaciale 2,52 umyty i 2,42 nieumyty. Zobaczcie, wczoraj różnica była nieduża. Tutaj mamy aż 4%. Żebyśmy zobaczyli to troszkę w lepszej skali, rozszerzę procenty. 3,12, 2,60, 2,34, 4,24. Także są znaczące różnice w przypadku Korab. W przypadku Brookbedu różnica jest najmniejsza. Czyli czy warto myć? Widzimy, że warto. Co zauważyłem? Bo wiadomo, że umycie powoduje obniżenie temperatury, ale ja myłem o 9 rano, kiedy temperatura na zewnątrz była plus 3 stopnie Celsjusza i tak naprawdę mycie na pewno nie ochłodziło paneli i dzięki temu nie pracowały bardziej wydajnie, więc ten chwilowy zysk nie był na pewno widoczny, a nawet woda była cieplejsza niż temperatura paneli.
Druga rzecz. Wydawało mi się, że te panele okurzone są trochę chłodniejsze niż panele czyste. Jednak kurz jest biały, bardziej odbija światło. W związku z tym być może dostawały mniej energii słonecznej, ale przez to, że się mniej nagrzały, produkowały trochę więcej energii z tej ilości światła, które dostawały. Porównanie paneli między sobą przy okazji zróbmy. Te małe wyniki wczorajszego dnia wynikają, że miałem pewne prace konserwacyjne przy panelach fotowoltaicznych i one przez 2 godziny w ciągu dnia były wyłączone, dlatego mimo identycznej pogody wczoraj i dzisiaj produkcja była dużo niższa na poszczególnych panelach, ale też w tym samym czasie był falownik wyłączony, w związku z tym ta produkcja była porównywalna, jeden panel do drugiego panelu. Omówmy sobie dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o produktywność. Selfa wyprodukowała 35,4 kWh, 24 panele Selfy, czyli każdy z paneli o mocy 250 W w piku wyprodukował 1,48 kWh energii. Identycznie, ponieważ tą produkcję dzielę porówno na 24 panele. KWH do KWP Self wyniosło 5,9 kg KWH do KWP. I to jest ten stan wyjścia dla nas. One były okurzone i też bardzo ważne, zobaczcie, w dniu dzisiejszym Selfa tak naprawdę nie doszła do maksymalnej mocy falownika i tutaj jakby nie ma tego efektu odcięcia, że falownik, że panele dały więcej energii, ale falownik tą energię jakby już nie przerobił. Tutaj dokładnie cała energia, która przyszła z paneli, została wykorzystana przez falownik, czyli 5,9 kWh do KWP to jest punkt wyjściowy. Panele, te nowe panele dały mi o 8% więcej energii, jeżeli chodzi o całość, a poszczególni producenci po zsumowaniu ich produkcji. Inco Solar, one nie były umyte, 10% więcej energii dały niż Selfa. LG 1 był umyty 11%, Longi 1 był umyty 11%, BrookBed 1 umyty aż 15% więcej produkcji niż Selfa, niż stara Selfa sprzed wielu, wielu lat. I w technologii polikrystalicznej, tu mamy monokrystaliczną, Corab Encore, czyli bifacjal, 12% lepiej od Selfy. Zobaczcie też Państwo, że Corab Encore nie rozwija swoich skrzydeł, jeżeli chodzi o bifacjalność, 12%, czyli troszkę lepiej niż Inco Solar, LG i Longi, ale dużo gorzej niż BrookBed. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.